Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Siema internety. Dzisiaj mamy 27 lipca. Z powodu, iż dzisiaj tak około godziny 10-11 popadało i to dość bardzo, bardzo intensywnie popadało. Trzeba zająć się innymi pracami. Akurat dzisiaj rano przyszykowywaliśmy kombajn do młócenia. Kilka rzeczy robiliśmy, no ale cóż, trzeba było go schować i tyle. Wczoraj tak samo popadało, ale już po godzinie 15-16, coś koło tego, brat zdążył wymucić na usługach do koło godziny 15. No i u nas tam hektar z czymś zdążył jeszcze przężyta omucić. Dlaczego akurat przy bobkacie? No może nie nagrywałem wam akurat tego, ale może zauważyliście, że no jest tutaj dość nietypowa opona. Nie miałem czasu wtedy nagrać, no bo robiliśmy drugi pokos. Ja byłem zajęty szykowaniem tam ciągników do zgrabiarki i tego wszystkiego do roboty. No ale niestety wydarzyła się taka sytuacja, że musieliśmy założyć koło od malucha. Oponę znaczy się od malucha, dobrze mówię? Tak. No, brat wynalazł oponę? Maluch czy cintek? No, czegoś takiego, no. Jest nieco niższa niż te oryginalne, no ale spasowała, że tak powiedzmy, na szerokość, no jakoś tak jest. Nie że na szerokość, no tylko po prostu na felgę. Na felgę. To jest Z12. Mhm. Więc chodziło o to, żeby te parę dni posłużyła. Dokąd nie zamówiona opona nie przyjdzie. Tak, no bo musieliśmy trochę czekać, no bo ogólnie nie ma takich opon tak dostępnych. W lokalizacji po prostu nie ma dostępna ta opona. Tak, trzeba zamawiać. No i dzisiaj byliśmy odebrać nówkę sztukę. To firma Mitas, Skid Steer, specjalnie do tych ładowarek. Oczywiście 23850x12, 10 PR. Ja co tu więcej nie powiedzieć, no, no ma się sprawować nieźle, no, tak. W sumie może by ktoś powiedział, że wszystkie cztery trzeba by zmienić od razu, no ale tamte są jeszcze ta dobre. Jedna jest jeszcze taka lichawa, ale będzie też na pewno zmieniona. No, nie ma sensu wydawać dużych pieniędzy na opony, jak są żniwa i pieniądze są potrzebne na paliwo. Inne wydatki niestety. Inne wydatki. Na razie takie są tam. Jakie są tamte opony i tak się zedrą, bo najszybciej przy takich ładowareczkach typu bobcat lecą opony, wiadomo, skręca się wszystkimi oponami. Tak. No wszystkie opony harują po ziemi po prostu, jak się skręca. No tak to się tak to można ująć, bo jak to się to powiedzieć, więc bieżnie po prostu ładuje szybko, ale że ma jest 10-płócienna, to no raczej nie powinien się tak szybko zedrzeć. Tak, 5 lat gwarancji na nią jest. Także dobrze, a na pewno wiele osób spyta o cenę, więc jaka cena, bracie, takiej oponki? Powiem tak, pytałem u wielu sprzedawców, jeszcze przed żniwami, bo to jest kilka dni, no wiesz, tydzień jeździmy na tym, tak, to będzie przed żniwami, jak się to poszło ta opona pierdzielna, a pokazywałeś, co się stało? Właśnie, nie, no ale mów dalej, zaraz pokażemy, zaraz zaprezentujemy. No, ceny są różne, jedni mówią 500, drudzy 600. To akurat 305 zł. Tak. Także mi się zdaje, że jest bardzo adekwatna cena do takiej opony. Moim zdaniem takie 600 zł to jest troszeczkę za dużo na taką oponę. Tak, a jakby chciał kupować wszystkie cztery, no to różnica cenowo jest? Więc można za 2 po 600 kupić 4 po 300. I to można powiedzieć, że prawdopodobnie firma była ta sama. Mitasa. Mhm. Mitasik, a nawet te opony ceny są różne. No, a już nie mówię o Goodyear czy jakiejś innej. Tak, a tu mamy właśnie Goodyearkę. I jaka różnica jest między tą a tą? Na pewno płócień jest więcej. Tak, jest. W Mitasie. W Mitasie, w tej, którą zakupiliśmy, jest więcej płócień, gdyż w tej jest 10, a w tej jest no niestety 4. Tak tu pisze. Tak, 4 tak. PR. No i dobra, co jeszcze, chcę mi pokazać, co się z nią stało. Tak. Niestety
Prawdopodobnie moim zdaniem ona przy wyrzuceniu obornika dostało się tu oczywiście nieczystości pomiędzy felgę a oponę, no i mogła poszły. Stać dłuższy czas i też oczywiście jeszcze była stała prawdopodobnie na polu i dłuższy czas jak stała, więc tak się stało i inaczej pogniły druty. No tak, niestety nieczystości od... No tak się zdarza, no. Zwierząt mogą trafić między oponę a felgę i coś się takiego może stać. No. Co ty wiedzisz? Druty wyszły i tyle. Różne, może, o, może tak też była taka jaka była. Te też tak. Opony nie są nowe. Wiadomo, trochę zużyły, no. A były podejrzenia, że coś jest nie tak, bo... Czy nie z oponą, bardziej z dętką, bo jak ją kupili, to ta po prostu miała mniej powietrza. Ciutkę, no i pamiętasz? Mhm. Ale tak my jeździli, no bo tył to tam siły, no nie? W końcu się stało jak się stało. Tak, ale już po takim długim okresie użytkowania jej. No miesiąc czasu tak. Użytkowali. Dość długo, zanim coś takiego nam się przytrafiło. Okazało, że się drut wbił w dętkę. Tak. No, no i już no wyszło się do worka. Odkładamy. Ale co zrobić? Jest nowa, więc no nie było innego wyjścia, bo szczerze mówiąc używanych na internecie nie ma. No właśnie. Więc musi być nowa. Tak to bym wolał kupić używaną, bo jak są już trzy używane, to czwarta też taka powinna być. No ale niestety jak nie ma, to nie ma. No bo ta będzie raczej się pod tym pyłem szybciej może trochę zdzierać, co nie? Może tak, może nie. Zobaczymy sami jak to będzie ogólnie. Tak, po prostu nie było innego wyjścia. Tu nie ma podkładek? Tak normalnie jest? Aha, bo tak jest na ten, stoszkowe. Wiem, stoszkowe, no. No więc, co mogę jeszcze powiedzieć? Ująć to mogę w ten sposób, że są żniwa, więc ładowarka co dzień się używa i dlatego trzeba to zrobić. Dobrze, że chwila deszczu była i akurat będzie czas na zmianę, bo w każdej chwili to jest oponka od samochodu, nieprzystosowana w ogóle do tego. Ale jakoś na jakiś czas się sprawdziła, nie? Na tym? No właśnie nie, i to miałem właśnie zrobić. Ale i tak mimo wszystko... I dlatego trzeba po prostu wymienić, żeby potem w czasie pracy, a wiadomo, że są żniwa, jest pogoda, to trzeba zapierdzielać. Każdy o tym wie. Mhm. A w szczególności u nas, jak jeszcze jest trochę koszenia zbóż, jeszcze słomy do prasowania bardzo dużo. I ja się będę musiał jeszcze zająć jutro brat pojedzie z tą kołem, a ja się muszę zająć jeszcze inną sprawą, bo z niechalanym trzeba też jechać do wulkanizacji. To może nagramy coś takiego też, tak, jak będziemy jechać coś z drogi, ale oczywiście ładowarka przeszła też małą modernizację. Co to za modernizacja na szybko, jak jeszcze nie jestem, ale wyjaśnij coś, co zrobiłem. Nie ma co wyjaśniać, widać. No, założyłem tu mig samochodowy, dłuższy. W środku no. Coś jest i ta ładowarka chodzi ciszej. Sporo dłuższy. Tylko, że no, rusza się jeszcze, bo jest... Tak, trzeba tam dokręcić go. Tak? No i uchwycić jakiś chyba zrobić, nie? Tak, i uchwycić, żeby się nie czuł, bo to... Ale czekaj, aha, czy jeszcze trzeba dokręcić, albo dać inną opaskę. Tak, no. Tę opaskę nawet. O, no. Bo jednak może wypaść jeszcze, tak, kurde... trzeba opaskę dać inną. Musiało się no już... i tam trzeba jakiś uchwycik zrobić, albo na czymś, żeby to się nie kupiło. Tak. Ale już ciszej chodzi i to jest najważniejsze. Nie miałem czasu, kiedy po prostu to zrobić. No przyznać się trzeba do tego. No, coś jak... Żniwa! Żniwa, a nie chciałem, żeby się to tukło, bo mnie wnerwiało. No. A nerwy nie są wskazane, bo to jest... nerwy są złym doradcą. O, tak to powiem. Tak, w gospodarstwie zwłaszcza. Tak. Tam, gdzie człowiek powinien być spokojny, nie? Także bracia kurw swoich. No tak, ja akurat odkręcę. Tak, brat właśnie wspominał, jutro pojadę. Zmienimy. I będzie po problemie, no to jest taka, że tak powiem, pierwsza awaria. Tego sprzętu, jaka nam się przydarzyła. Jeszcze taki nietypowy klucz. Nasadka i kawałek takiego. Pewnie to jest z tego.
Z krzyżaka albo z czegoś zrobione. Ta rączka. Widzę, coś jest tam źle. Aha, krzywo nasze. No ale jak się odkręci, to odkręci. Została mi jeszcze jedna. Ale tak. Zlikwidowaliśmy również, bo tam osoby. No właśnie, źle weszło. Dobra. Zlikwidowaliśmy również problemy, bo tam kilka osób się pytało, że za słabo podnosi. Dlaczego? Zaraz wam tutaj pokażę, jak je zlikwidowaliśmy. Taki ten mały problem. Było dobrze. O, ten wykręcę. Jednak tam to było tylko do. Dobra, mamy ściągnięte, będzie trzeba ją oczywiście jakoś wyczyścić lub oskrzebać z tego, no bo takiej nie zawiozę, no nie ma bata, jednak trzeba być, o kurde, no tam nie ma tego, dobra, 3, 5, 3, 5, gitara, to trzeba to gdzieś mi pasuje odłożyć, tylko nie wiem gdzie. Dobra, odłożę je tutaj, razem z kluczem, żeby nie było. No jak widzicie, mamy przężyto, tyle co omuciliśmy przez ten czas dla siebie na pasze. Nie wiem, ile tu jest z 5, 6 może przyczepek. Akurat ciągnik tutaj też bierze i czeka. Dobra. Żeby nie stał na deszczu. Więc tak, tutaj idzie taki mały pasek. Oczywiście poprzedni właściciel dał nam też pasek, bo to jest pasek, który kupili oni, poprzedni właściciel tej ładowarki, właścicielowie. I dlaczego on nie jest założony? Bo tak, ten pasek miał być krótszy, z tego co mi się wydaje, tak to miał być. I niestety po założeniu stał się mały problem. Był po prostu, bo miał być ciaśniejszy i chyba krótszy. Miał być, że tak powiem, powodować to, żeby nie ślizgało się i podnosiło wszystko, co oczywiście każdy ciężar, jaki będzie na przodzie, bo to napędza pompę. No i od niej tutaj zależy podnoszenie i sterowanie tym wszystkim. Dlatego założyli, no jakiś tam wynik z tego problem i później był mały remoncik, że tak powiem, z tego co oni mówili. I tak zrobiliśmy, że daliśmy smoły, posmarowaliśmy smołą, a jak wiecie, smoła się klei. To oczywiście sprawdza się dobrze, ale to też wiecie na jakiś czas. Gdyż miałem taki przypadek, chciałem, no zalewałem oczywiście ładowareczkę, bo to jest wszystko tutaj na paskach i tu jest ten właśnie pasek, nie wiem czy widzicie, zauważycie. Zalewałem ją do pełna, no i stało się coś takiego, że poleciał mi po baku, no przedobrzyłem, że tak powiem, z paliwem, no i poleciał na pasek. Ja później biorę i chcę tutaj sterować, podnosić cokolwiek, no to wiecie, letko się nacisnęło, ruszyło tylko i dalej już nie chciało, bo już pasek ślizgał. No ropa zrobiła swoje, no i trzeba było coś wymyśleć, no i wzięliśmy smoły i obsmarowaliśmy. No i dużo to dało, bo już chodzi normalnie. Ale jest jeszcze taki mały problem, że wiecie, ropa na pewno ten pasek prędko zniszczy. No i będzie trzeba kupić następny. Zobaczymy po jakim czasie. No i co dalej, no. Jak na razie to się sprawuje, no szybciej to jest oczywiście. Obsługa już tutaj hydrauliki, już tego wszystkiego trwa szybciej, podnosi oczywiście więcej, gdyż ładujemy no, w tego krokodyla ile się da do oporu samego i daje jakoś radę, ale no, będzie trzeba jeszcze będę go musiał smarować, bo przesmarowałem go tylko trochę, ale pasuje go całego przesmarować jakoś tak krawędzie, żeby on po prostu kleił się, bo jak wiecie, smoła klei i na kołach, i pasek, i razem gdy po prostu to się kręci, to
pasek łączy się doskonale z kołami, na których się znajduje i nie ma po prostu problemu z podnoszeniem. No i cóż, to chyba byłoby na tyle. Zobaczymy, jak dalej będzie z pogodą. Raczej tu już zakładania, jak przełożą, nie będę nagrywał, bo nie ma sensu. Myślę, że już wszystko zobaczyliście, wszystkiego się dowiedzieliście. No i do następnego vlogu. Zobaczymy, jak wyjdzie z tą pogodą. Jak się nie będzie poprawiać, to wtedy będę nagrywał tutaj z obór, jak się pozmieniało ogólnie, bo już mówiłem o tym, ale no wiecie, jak to przyszły żniwa, no i zacząłem nagrywać vlogi ze żniw, żeby cokolwiek było. Mało tego czasu miałem oczywiście zbyt niewiele do nagrywania, ale coś się tam udało. Mam nadzieję, że jeszcze będzie go więcej i powstanie jeszcze więcej vlogów ze żniw. Także no cóż, to raczej chyba byłoby na tyle. I co? Do następnego vloga. Na pewno jeszcze postaram się wiele z nią nagrać, wystawić jeszcze na pewno wiele opinii i wszystko wam opowiedzieć jeszcze o niej. Także do następnego, trzymajcie się, cześć!